W swoich wspomnieniach, że pragnę do szaleństwa kochać Pana Jezusa, cierpieć dla Niego i pełnić Jego najświętszą wolę. Później dochodzi do jakiegoś dziwnego absurdu świata. Mówi, że w tej chwili uczułam szalone pragnienie kochania Pana Jezusa do najwyższego stopnia i drugie pragnienie, by być wzgardzoną, zdeptaną, a nade wszystko zupełnie zapomnianą przez wszystkich ludzi. To jest nieprawdopodobne pragnienie. Dlatego nie bójcie się tego, by was tu pocieszyć. Będą o nas mówili różnie. Odejmą cześć od was, nazwą was chorych psychicznie. Na nic jesteście potrzebni Kościołowi, nikomu. To trzeba przejść w życiu, żeby nabrać tej mocy. Jeśli bym jako kapłan nie przeszedł tego w życiu, do was bym tak nie mówił, bym suchy, spokojny, ustawiony, ciepełko, koszulę mam, auto mam, spać mam, gdzie książki mam, kominów parę znajdę. Ludzi, ja bym mógł tak żyć. Dlatego podprowadzam was pod siostrę Faustynę, byście zrozumieli to, co wam zapowiadałem, że znajdę, to i znalazłem. Co ona pisze o tej tajemnicy szaleństwa dla Jezusa? Jezu, dziękuję Ci za codzienne drobne krzyki, za przeciwności w moich zamiarach, za trud życia wspólnego, za złe tłumaczenie intencji, za poniżanie przez innych, za cierpkie obchodzenie się ze mną, za słabe zdrowie i wyczerpanie sił, za zaparcie się własnej woli, za wyniszczenie się swego ja, za nieuznanie w niczym i pokrzyżowanie wszystkich planów. Jeśli chcecie zrozumieć, co to jest wyzerowanie człowiecze, to znajdźcie to w dzienniczku i przeanalizujcie. Kto z was jest w życiu tak wyzerowany? Takie wyzerowanie przeszła również Rozalia Celakówna. I dopiero na takim wyzerowaniu, na takim niczym Bóg realizuje swoje dzieło. A wiecie po co? Żebyście wy nie byli pyszni ani ja. Czy to ode mnie? Raz miałem kazanie, tłumaczyłem ludzi, czemu się Pan Jezus urodził w Betlejem w grocie? Totalnie luźny, niezależny. Patrzyłem z punktu ekonomiki. To mój kuzyn, który jest taki awersyjny, mówi, no teraz mnie przekonałeś, bo on lubi pieniądze, lubi wszystko. Więc przyszedł do mnie taki sobie wałęsający na pograniczu. Przekonałeś mnie. Rozumie Pana Boga. Jeśli by to budował na królu, to by chciał terytorium, władzy, kolejnych pokłonów. A na wyzerowaniu człowiek wszystko wie, co otrzymał i co dostał. To dojście do Chrystusa, to szalone zakochanie w Chrystusie realizowała przez umiłowanie Eucharystii codziennie msza święta, adoracja. Był u nas ten szpital Łazarza, blisko klasztoru jezuitów na Kopernika, więc niesłychane spotkanie. Pisze, że we wszystkich okolicznościach mego życia wszystkie sprawy moje załatwiałam u Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To jest moja pociecha, ucieczka, protekcja, pomoc. Jednym słowem, Pan Jezus w Najświętszej Eucharystii był i jest dla mnie wszystkim. Daję wam tu świadectwo mojej mamy, nieprawdopodobnie prostej góralki, ale duchem wielkiej. Myśmy jako dzieci chodzili na targ z jajkami, z serkami handlować. Koleżanki od razu na targ, a my zawsze najpierw do kościoła. Ja nie mogłem pojąć, mama, przecież ty tego nie sprzedasz, po co to? A mama mówi, dzieci, msza najważniejsza. W drzwiach naznaczała, ty ofiaruj mszę za ciotkę zmarłą, ty za to. Zawsze mieliśmy zadania. Mama szła na targ, zaraz wylatywała przekupka, kupowała towar mamy, a te pospieszalskie wszystkie dalej stały i dalej marzły. Rzadko kiedy mama wracała, żeby czegoś nie sprzedała na targu. Dlatego, moi drodzy, bitwa o wymiar współczesnego Królestwa Chrystusa dokonuje się w bitwie o Eucharystię. Jak szukacie pola bitwy, to jest tu. Zachód przegrał. Papież jasno mówi, Benedykt ostatnio, że nadinterpretowano wiele rzeczy i to wszystko się na siłę do nas wprowadza. Bitwa o sakrum. Biskupi
Argentyńscy napisali specjalny memoriał udowadniający, że wyprostowanie ludzi, komunia na rękę, to jest największy przekręt prawny w dziejach prawa kanonicznego na świecie w ramach Kościoła, zrobiony nie wiadomo czyimi rękoma i w czyim duchu i dla czyjej potrzeby. Zobaczycie, że przyjdą czasy, że po komunii będziecie uklękali i schylali swoje głowy do samej ziemi, jak czynił anioł Fatimie, jak pokazał ostatnio w najświeższych objawieniach o tajemnicy Eucharystii Katalinie Rivas, wizjonerce boliwijskiej Pan Jezus. Zachęcam was do jej małej broszureczki Moja spowiedź i msza święta. Katalina Rivas, szukajcie. Szukajcie tej książeczki. Ja zamówiłem u mojego malarza 5 na 2 metry dużych obrazów. Naznaczyłem mu plan 4-letni. Ojcu Pio powiedziałem, że potrzebuje pieniędzy i żeby jej zbudował wieczernik duży. I tam będzie pokazana cała tajemnica konsekracji, gdzie tu stoi Matka Boża, gdzie święci, gdzie się jawią dusze czyśćcowe, jak z boku Chrystusa płynie krew. My wszyscy, na stojaka, guma do rzucia. Przecież to jest partnerstwo, a to nie jest hołd. To nie jest oddanie czci królowi. Do pewnych rzeczy człowiek dorasta. Wiem, ile miałem tarć na parafii, bo sam byłem zwolennikiem, zastaniem. Później przekonałem proboszcza, pięknie w kolejce idziemy, kupiliśmy 4-3-metrowy klęcznik, po 2-3 osoby uklękają i idzie błyskomunia, taka sama prędkość jak przy stojącym, nie ma problemu. Natrawiłem na diabelskie świadectwa księży niemieckich. Ile my się uwalczyli, by wprowadzić komunię na rękę, jak ktoś chciał na język, czyli uklękał, to my go pomijali. Jaka to była bitwa z ludźmi, myślę, Baranie Boży. Ciebie trzeba na halę wypuścić samego, byś w naturze najpierw odkrył Chrystusa, a później dopiero przy tu sanctissimum. Jak mam cykl kazań o pobożności, o walce z sakrum, pokazuje nieprawdopodobny dramat. To są moje 3-letnie doświadczenia przez Austrię i Holandię. Jakbym tego nie widział, to bym tak nie mówił. Tam nie ma nic, jak pada sakrum, ludzie, pada Bóg. Dlatego wiedzcie, jeśli chcemy przegrać bitwę, to przegramy na tym polu tajemnicy Eucharystii. Ekspres, szybko, szybko, szybko. Radzę wam dojrzenia, abyście padali przed Chrystusem, jeśli idzie na duchu, o zrozumieniu tego wielkiego jej posłannictwa. Dlaczego miała takie ogromne doświadczenia, jeśli chodzi o cierpienie i o umiłowanie Eucharystii? Bo Pan Jezus jej naznaczył nieprawdopodobną misję. Najpierw czytam. Do niej przyszła mała Tereska od Dzieciątka Jezus i mówi, że mówi: Pan posłał mnie do ciebie, by cię pocieszyć. Gdy to wymówiła, zwróciła się do mnie z przedziwną dobrocią i mówi dalej: Pan kazał mi tobie powiedzieć, że otrzymasz nagrodę i chwałę w niebie, przechodzącą wszelkie twoje pojęcie za cierpienia i zgardę, oszczerstwa, potwarze publiczne na ciebie rzucane, żeś je znosiła w zupełnym milczeniu, bez skargi, z miłością ku Panu Jezusowi. I dalej mówi święta: nie wiesz, że Pan miał w tym swoje zamiary, skoro dopuścił na ciebie takie cierpienie? Tak o tym dowiesz się po śmierci, jaki był cel twoich cierpień i za co tyle cierpiałaś. Tak dowiesz się o dziwnych rzeczach w niebie. Pan chciał ratować kapłanów. Módl się za kapłanów, by byli świętymi. Tak módl się za kapłanów. Matka Boża w Międzygorje woła: ratujcie kapłanów, twórzcie grupki margaretkowe i módlcie się. W latach 70. i 80. za 2 dekady sutannę w kościele rzuciło 70 tysięcy kapłanów. Powtarzam, 70 tysięcy kapłanów. I to jest 1/5 na ówczesny stan. Dziś nas jest 400 tysięcy. Jest organizowana przez tą bestię totalna destrukcja kapłanów. Ja przed kapłaństwem każdym uklękam. Jeśli mnie ksiądz nawiedza na pustelni mojej, jestem z dziećmi, to zwołuję wszystkie dzieci i mówię: dziś Pan Jezus do nas przyszedł w sposób szczególny. Daje nam kapłana,
i każe mu, by pobłogosławił mi dzieci, mnie i pustelnię. Dopiero później dzieci odsyłam. Zwołuję, jak mnie kapłan odwiedza, bo Bóg dał szczególną łaskę, przysłał kapłana. Dlatego ta destrukcja jest nieprawdopodobna. U nas w diecezji w tym roku, po wakacjach poszło 8. Kardynał Dziwisz zwołuje spotkania, bo nie wiemy, co się dzieje. 8. W Szczecinie 11. Jeśli się z tego cieszysz, to jesteś diabelskim psem. Muszę poruszyć twoje i moje sumienie, by ratować to, co jest siłą napędową Królestwa. Jakżem się wczytał dzisiaj, to żem zadrżał. Bo Rozalia zadała pytanie Panu Jezusowi. Panie, jakie jest twoje największe cierpienie? Z powodu czego? I Pan Jezus jej odpowiada. Ona się go pyta. Mój najsłodszy mistrzu, Panie, powiedz mi, co cię najwięcej boli? Kto ci zadał cios najodkrutniejszy? Moje dziecko, najbardziej boli mnie obojętność, wzgarda i zdrada kapłanów. Módl się gorąco za nich. Ratujcie mi polskie kapłaństwo. Stąd rozumiecie cały moich szereg myśli rzucanych w trakcie papieża. Najłatwiej rozwalić jest Kościół przez ręce kapłanów. Uderzę w pasterza, a owce się rozlecą. Mamy morze cudownych kapłanów, ale przypływająca nowa siła, szeregi kapłańskie, jest już niesłychanie przesycona duchem tego świata. Pracuję z nimi, formuję, w zakonie mam wykłady. To jest koncepcja człowieka, że jest pożar, a oni by gadali o modelu, o sposobie gaszenia, czym polać. A tu trzeba wziąć wiaderko i luchnąć wodą, nie? A oni będą siądą i dyskutować będą. To jest nieprawdopodobne. To nie, że są oni winni. Mamy taki przygotowany grunt. Dlatego to, co wczoraj mówiłem i wołałem was, proszę was, utwórzcie mi dwie grupki. Już tam jest kilka osób za Chrystię zgłoszonych. Grupki margaretowe. Wejdźcie tam, was siostra Ania zapisze, na dany dzień wyznaczy. Na przykład masz dzień tylko we czwartek, raz w tygodniu. Ojcze nasz, zdrowaś, chwała Ojcu. 7 razy w intencji księdza. Będę księży przekonywał, że później w dniu swoich święceń kapłańskich robili mszę za tą grupkę margaretkową. Zapraszali was do siebie, by się na chwilę na kawę poszli, by się u boku księdza Henia usiedli, by on nie był tam sam przez pewien czas, by on poczuł. Mam tych kilkanaście grupek koło siebie. Wiecie, jaka to jest siła? Kiedy mam rekolekcję o kapłaństwie dla ludu, to mówię o mechanizmie polowania na wilki, co komunizm sprawił w patrzeniu na kapłanów. Jaka się wytworzyła mentalność narodu wobec księdza. Przerażające. Ja nieraz ludziom mówię prosto. Krowa była o wiele wdzięczniejsza i kochańsza niż lud. Jak ją napasłem, to mnie lizała, potrącała rogami. A tu pasierz daje serce, go czekają z nożem, żeby się noga podwinęła. I od razu harat. A nie mówili my? A nie go dali? No go dali. I zabili chłopa. I w takich to realiach, w takiej to rzeczywistości Pan Jezus przekazuje jej najistotniejsze orędzie o intronizacji. Nadmieniałem wiele. Z parlamentem, z rządem, z episkopatem. Dziś wiecie, dlaczego wam mówiłem, że i rząd potrzebuje nawrócenia, i Kościół potrzebuje nawrócenia. By później ktoś mnie nie posądził, żem politykował, że uszczepki dawałem. Jak nie dasz przykładu, o co chodzi, to kto to pojmie? Jak będę mówił poprawnie politycznie, to będzie tak, jak jest stanął gazda i mówi, no co z tego, jak nie ma tu gazdy, to głupi gazdy. Polska przed II wojną nie posłuchała. Kardynał Chląd badał Rozalię, stwierdzono, że jest zdrowa psychicznie, niuanse, niepokoje, wybuchła wojna, przepowiednie zniszczenia Europy przez Niemcy od zachodu. Wszystko się to realizowało. Rozalia widziała, to wczytujcie się w książce,
potężne czarne chmury uciekających ludzi, dramat, doświadczenia, cierpienia. Ale w 1941 roku otrzymuje od Pana Jezusa kolejne wezwanie: rób wszystko, aby ta intronizacja była. I mówię wam o tym, jeśli posłuchamy, otrzymamy potężne zdroje łask. Jeśli nie, Bóg wróci jako ten dzierżawca i otrzymała wizję, że Pan Jezus ją wybrał na górę wysoką, pokazał jej kulę ziemską, kazał jej pokazywać palcem, gdzie jakie państwo, patrz, patrz, wyjaśniaj. I mów, i powiedz światu, jeśli narody, czyli Chrystus Król Polski, Chrystus Król Francji, Szwajcarii, Ameryki, nie dokonają tego dzieła, przyjdzie straszne zniszczenie, nagle pękła ziemia, wybuchł potężny ogień i wiele narodów znikło z mapy Europy. Rosalia pisze, że Pan Jezus wymienił konkretnie, że Niemcy znikną z Europy. Tak jest planowane, się nie nawróci Europa. Dlatego rozumiecie mnie, czemu chcę jechać do Europy? Czy ja Niemca kocham, on jest mój brat. Ja mu tyle zawdzięczam. Trzeba mu to powiedzieć, bo tam jest tylu cudownych ludzi. Bo przypominam, po to pogarną dobrych i złych. Zginęli jedni i drudzy. Wszystkim wam życzę, księdzu proboszczowi, abyście do tego dzieła się przygotowali. Byście w niedzielę uroczyście tę intronizację tutaj dokonywali. By Chrystus przede wszystkim był waszym królem. Amen. Spotkałem tu ogromną wiarę wyrażoną przez postawę waszą. Spotkałem dużo życzliwości przez posługę grup czytających, modlących się. Bóg zapłać jeszcze Ani w zakrystii. Panu organiście, że tak chodził duchowo z tymi pieśniami z terenu południa, bo idziesz przez wieki, to z mojej parafii pieśń uczyłem was tutaj, żeby ona tu się zakotwiczyła. Byliście twardzi, bo to wytrzymać. Stary Górolci czuje, że będzie umierał. Ma dwóch synów, Józka i Jantka. Takie słabości chłopskie mieli. Mówi: chłopy, słuchać, pod to niebiesko kosiulo, tam macie pieniądze na starość, byście mi nie biadowali, ale pod tą żółtą jest na Gregoriankę, bo wiecie, jaki człowiek był za młodu, poszalo, lećcie do proboszcza i zaraz zamówcie. No i ojciec odszedł. Chłopy miały taką trwogę, że piernikiem przerobiły to niebiesko koszulę, no i wnet już tam nic nie było, no bo to truli boleści, a bar był blisko, no i w końcu jeszcze była potrzeba, to wspomnieli, że mają żółtą koszulę. No i mieli taką słabość, że i to wszystko poszło. Jak do siebie przyszli, o Boże, co będzie z Gregorianką za ojca? Więc zaczęli najpierw myśleć teologicznie. Jan tego do, no jak do nieba polos, no to po co mu to, idzie szczęśliwy. Józek, no jak w piekle, ty z go nie wyciągniesz, no nie? No ale jak ojciec jest w czyśćcu, to co będzie? Tak się Jantek drapie. No wiesz co, Józek, no ojciec był twardy, wytrzymał. Byliście twardzi, nie uciekaliście i chodziliście. Bóg zapłać. Bóg zapłać te, za te wsparcia ofiar materialne, które tak ksiądz proboszcz pięknie do tego zachęcał. Kupię z parę kubików desek i do świąt Bożego Narodzenia będą u mnie chłopy robiły. Także będę się modlił, żeby do świąt nie padał śnieg. Bo tak ojca Pio proszę, żeby tak wytrzymało jeszcze parę dni. A teraz na koniec dar wam chcę dać. Odpust zupełny, ale prosimy Matkę Bożą, by to było za tych zmarłych. Że im było lżej. Jeśli będziecie za siebie uzyskiwali odpust zupełny, pamiętajcie, jest to darowanie kary czyśćca, kary doczesnej. Czyściec jest karą doczesną. Czyli jeśli Pan uzyskasz na obecnym wieku, to Pan Bóg daruje Panu za te wszystkie wybryki do dzisiaj czyściec. Rozumiecie? To jest nieprawdopodobny luksus. Ja jak mówię kazanie o zbawieniu, to tylko się głupi w kościele nie chce zbawić. Leń. To jest tyle propozycji. Niech Bóg was błogosławi szczerze. Wasze domy, rodziny, małżeństwa, dzieci dobyte, przeszczęśliwy stanie błogosławie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Oto stajemy, Jezu, przed Tym majestatem, by intronizować Ciebie, Król Wszechświata, w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej parafii, w naszym mieście, w naszej ojczyźnie. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego panowania nam potrzeba. Wyznajemy publicznie, że Ty, jeden Król Królów, masz do nas święte i nigdy nie wygasły prawa. Wyznajemy także za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym berłem ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak ciężko doświadczonej ojczyzny. Królu nasz Wszechmocny, racz nie patrzeć na naszą niegodność i nędzę, ale w imię miłości Twego serca stąd do nas miłościwie pełen łaski i prawdy, aby zawładnąć tym ludem, który Ciebie dziś ogłasza swym Królem. Z pokorą chyląc swe czoła, oddajemy cześć Bogu Królowi, w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. A Ciebie, Jezu, odwieczny Królu nieba i ziemi, uznajemy i obieramy naszym Królem, Królem Polski. Pragnąc uwielbić majestat Twojej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wszystkich wołamy, Króluj nam Chryste, Króluj nam Chryste, w naszej Ojczyźnie, Króluj nam Chryste, w naszym mieście, Króluj nam Chryste, w naszej parafii, Króluj nam Chryste, w naszych rodzinach, Króluj nam Chryste, w życiu i w sercu każdej osoby uczestniczącej w tej uroczystości, Króluj nam Chryste. Po przygotowaniu parafian przez adwentowe rekolekcje intronizacyjne Króla Polski, świadomi Jego słów, które wypowiadamy, ogłaszamy, że pragniemy trwać w wierze naszych ojców, w dobrych obyczajach upartych na zasadach chrześcijańskich tradycji i Kościoła katolickiego w ojczyźnie naszej. A Ciebie, Panie Jezu Chryste, uznajemy jako naszego Boga i Zbawiciela Króla. Jezu Chryste, najwyższy kapłanie, wybrałeś nas i naszych współbraci do służenia Tobie i Kościołowi Świętemu. Ty jesteś naszym Królem, jesteś naszym Panem i Władcą. Chcemy całe nasze życie przeżyć z Tobą i na Ciebie. Zawierzam Tobie wszystkich kapłanów naszego Ojca Trójmiejskiego dekana. Tak jak to wypowiedzieliśmy w Dniu Święceń Kapłańskich, tak potwierdzamy dzisiaj, żeś naszym Królem, Królem wszystkich kapłanów. Sprawdź, idąc przez życie Twoimi śladami, wierny Ciebie naśladowanie i zawsze byli pragnienia świętości nas samych i powierzonych nam wierni. Zbawiciele drogi, ogłaszam Ciebie Królem wszystkich naszych parafii dekanatu Cieszyńskiego. Panie Jezu Chryste, Król i Prawodawco, który jesteś odwieczną prawdą, jako przedstawiciele parlamentu prosimy, aby Twoje prawo oparte na prawdzie i miłości było ostateczną normą każdego ludzkiego prawa stanowionego w naszym państwie. Ze swej strony zobowiązujemy się do uczynienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby prawo stało na straży godności człowieka i służyło jego prawdziwemu dobru. Panie Jezu, jako burmistrz Piaseczna w imieniu własnym oraz mieszkańców naszego miasta i gminy uroczyście oświadczam. Jezu, jesteś naszym Królem, naszym Panem i Władcą. Składam Ci Bożą cześć. Obejmując urząd burmistrza Piaseczna ślubowałem, że powierzony urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Proszę Cię, Panie, za przyczyną Matki Bożej wspomożenia wiernych, aby nigdy nie zabrakło mi wiary, odwagi, siły i nadziei w wypełnianiu mojego ślubowania.
Spraw także, aby nigdy nie zabrakło ludzi dobrej woli, służących mi życzliwą radą, rzetelną wiedzą, otaczających mnie modlitwą. Nasz jedyny umiłowany Król Polski, jesteśmy Twoim ludem i dla Ciebie żyć pragniemy. Całym sercem, całą duszą, ze wszystkich naszych sił przyrzekamy. Przyrzekamy słowem, mocą, sakramentów i modlitwą bronić Twego nad nami panowania za cenę każdego trudu i każdej ofiary. Powtarzamy, przyrzekamy. Przyrzekamy. Przyrzekamy bronić tej świętej czci i głosić Twą królewską chwałę za cenę każdego trudu i każdej ofiary. Przyrzekamy. Przyrzekamy solennie i uroczyście pełnić Twoją wolę, budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie za cenę każdego trudu i każdej ofiary. Przyrzekamy. Chwała niech będzie Tobie, Król wieków i Najwyższy nasz Panie. Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twojej służbie na doczesne nasze dzieje z ratunek, a na wieczność dziedzictwo niebieskiej Twojej Ojczyzny, w której żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ogłaszam królowanie Jezusa nad nami. Chrystus Królem, Chrystus.